Mamy Walentynki, więc co można robić w Walentynki? No oczywiście analizować spółki. Co innego można jeszcze robić w Walentynki? No ja nie mam pomysłów. Dobra, jeszcze jest jeden pomysł. Mój kumpel dzisiaj robi na pakarni nogi i brzuch, ale oprócz tego nie mam żadnych innych pomysłów, co można innego robić w Walentynki. Jak masz, takie pomysły dawaj znać w komentarzach. No a my zrobimy to, co najlepszego można robić w Walentynki, czyli przeanalizujemy kilka spółek. Dokładniej dzisiaj powiemy troszeczkę o bankach, bo mamy już te takie istotne dane odnośnie 23 roku, jeżeli chodzi o banki. Ale porozmawiamy też o grupie Recykl, która pokazała raport finansowy, i on jest myślę dobry, ale też bez żadnych zaskoczeń. Ale zaskoczenia były w drugiej spółce, o której powiemy, czyli w spółce Santech. Te zaskoczenia były negatywne, no minus, nawet tam 10% było w pewnym momencie, jeżeli chodzi o tę te, o te akcję. W każdym razie zaczynamy od sektora bankowego, ale zanim do niego przejdziemy, to partner dzisiejszego odcinka, czyli firma XTB, która uruchomiła automatyczne inwestowanie w swoich planach inwestycyjnych. Jeżeli masz plan inwestycyjny stworzony z kilku ETF-ów, ja o planach inwestycyjnych robiłem osobny materiał, masz teraz na górze po prawej stronie odnośnik do tego materiału. Jeżeli masz taki plan inwestycyjny, możesz ustawić, że na przykład 100 dolarów tygodniowo macie się na ten plan przelewać. I wtedy, kiedy coś takiego ustawisz, nie musisz się nawet logować na swoje konto. Po prostu co tydzień będzie to 100 dolarów przelewać się na Twój plan inwestycyjny i automatycznie inwestować. Można powiedzieć, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla inwestorów pasywnych. Przypomnę, że inwestowanie w akcje oraz ETF-y do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB oznacza prowizję 0%. A my już przechodzimy do informacji z banków, no bo mamy takie podsumowanie nbp odnośnie zysków banków w 2023 roku. No i co tu dużo mówić. Głodem banki nie przymierały, pomimo tego, że no, mają swoje problemy, tak? No bo wciąż jest otwarta kwestia kredytów frankowych. Oczywiście tutaj trzeba trochę wybiórczo do tego podchodzić, no bo, na przykład, nie wiem, taki bank PKO nie ma zbyt dużych problemów z tym. Mówimy o PKO SA, nie ma z tym absolutnie zbyt dużych problemów. no Millennium może ma większe, więc tutaj też tutaj wybiórczo trzeba podchodzić, ale biorąc pod uwagę te dane za 23 rok zysk wzrósł prawie o 160% rok do roku, jeżeli chodzi o zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń, grudzień 2023. No i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi o ten zysk netto 27,5 miliarda, ponad 27,5 miliarda, prawie 160% wzrostu, nawet też niższe odpisy były rok do, rok do roku, no ale pamiętamy, tam wakacje kredytowe w 22 roku to też wprowadziło pewne, pewne odpisy. W każdym razie przychody odsetkowe, czy ponad 40% wzrostów rok do roku. Koszty odsetkowe też mocno, mocno tutaj rosły, ponad 60%. No te przychody odsetkowe oczywiście urosły ze względu na to, że mamy do czynienia ze w, z wyższymi stopami procentowymi. I prawdopodobnie, jeżeli nic się dziwnego nie wydarzy, no to ta marża odsetkowa, znaczy ten szczyt marży odsetkowej już jest za nami, ale to nie oznacza, że ona będzie jakoś spadać na łeb na jak to pan Glapiński często lubi mówić, tylko myślę, że ona dalej będzie się trzymać na tych wysokich poziomach. Już nie aż tak wysokich, jak jeszcze kilka miesięcy Temu, ale wciąż wysokie poziomy mogą tutaj być, no bo WIBOR wciąż. Po... Prawdopodobnie będzie wysoki. Pamiętajmy, że to jest wskaźnik wyprzedzający, więc on no, trochę powinien wyprzedzać to, jaki jest sentyment. Jeżeli będzie sentyment do tego, żeby były obniżki stóp procentowych, to Wibor też będzie się do tego dostosowywał. Raczej ten sentyment jest taki, że albo zostawiamy na obecnych poziomach, albo jakieś ewentualne obniżki. Oczywiście nie w najbliższych miesiącach, ale mówię na cały 24 rok, czyli nie ma raczej większych możliwości. Znaczy, moim zdaniem, tutaj nie ma większych możliwości, żeby ten Wibor szedł jakoś znowu w górę. Więc jak mówię, ten szczyt marży odsetkowej prawdopodobnie jest za mankami. No ale i tak można powiedzieć, że nawet jeżeli w 24 zarobią mniej, ze względu na to, na to, że ta marża odsetkowa będzie niższa, to i tak te wyniki będą bardzo, bardzo mocne. Oczywiście. Inwestorzy często patrzą rok do roku, jak to wyglądało, więc pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy patrzyli na wyniki banków w 2024, to one będą się odnosiły do bardzo wysokiej bazy, masakrycznie wysokiej bazy, bo ten 2023 widzimy, że był świetny, tak? Ktoś może powiedzieć, że może porównujemy się do takiej słabej bazy, absolutnie nie. 2022 też był bardzo mocny. Zresztą patrząc na dane nbp u za 2022 rok, tam były pewne zmiany, bo zauważmy, tu mamy zysk 13 miliardów, ostatecznie to było 10,5 miliarda, no ale nawet mimo, mimo to, to było dużo lepsze wyniki niż w 21 roku, czyli banki z roku na rok zarabiały coraz coraz więcej. Więc tutaj ten 22 rok już był bardzo dobry dla banków, na 23 to prawdziwe Eldorado. Także banki biedne nie będą. No ale to też oznacza dla akcjonariuszy tych banków, że może jakieś fajne dywidendy będą. No bo tutaj mówimy o chociażby banku handlowym, który zawsze wypłaca dywidendę. Mówimy o banku PKO, PKO SA, który przypomnę, że ostatnio dostał decyzję od KNF-u, że jeszcze może do dywidendy dodać jeden

z zysku z 2019 roku. Oni tam, z tego co kojarzę, mogą 50% maksymalnie wypłacić tego zysku ze względu na, na te współczynniki swoje nie mogą 75%, tylko 50%, 50%. No chyba, że w czwartym kwartale coś tam się poprawi, ale wątpię. No ale jeszcze 1,7 miliarda może tam być dodane do tej dywidendy, więc dywidenda z niektórych banków naprawdę może być, e, może być tutaj atrakcyjna pod względem samej stopy dywidendy, pomimo tego, że same kursy poszły już, już w górę. No i jak mówię, 24 prawdopodobnie wciąż mocny dla banków, choć już nie. Tak mocny jak 23 ze względu na tę marżę odsetkową. Ja przynajmniej tak na to, na to patrzę. No, trzeba przyznać, że. W te walentynki, nasz kochany Wik nas troszeczkę rozpieszczał, bo Wik 20 plus 2,07 Wik 167 na plusie, więc to były najlepsze, najlepsze indeksy, taki prezent na Walentynki. Możecie znać w komentarzu, czy ktoś jeszcze dał wam prezent na Walentynki, czy tylko, czy tylko WIK. No ale oczywiście nie wszystkie spółki rosły, i dzisiaj porozmawiamy o takiej jednej spółce, która, która wybitnie nie rosła, ale zaczniemy od innej, zaczniemy od grupy Recykl. Grupę Recykl, która zajmuje się recyklingiem opon. I tutaj biorąc pod uwagę spółkę, oni w ostatnich latach się dosyć mocno rozwijali. Najpierw nowy zakład, a teraz w ostatnim czasie był taki no, duży plan inwestycyjny. Mówię, był duży plan inwestycyjny, bo teoretycznie oni mają tę strategię taką długoterminową, ale ten plan inwestycyjny praktycznie się zakończył. I to jest myślę, że istotna informacja, że już wszystkie nowe linie są gotowe, już wszystkie nowe linie pracują. Też odnośnie optymalizacji kosztów, bo tutaj była, był temat farmy fotowoltaicznej, ona już też, została zbudowana, więc tutaj można powiedzieć, że ten plan inwestycyjny dobiegł, dobiegł końca. Jeżeli chodzi o grupę recyk, dzisiaj praktycznie na 0, tam minus 1,18%, więc można powiedzieć, że praktycznie na 0, i też pokazali wyniki za czwarty kwartał. No i biorąc pod uwagę ten czwarty kwartał, my tutaj musimy, ja tutaj muszę zrobić jedno zastrzeżenie. Jeżeli chodzi o spółkę, to możemy zobaczyć taką pewną sezonowość, tak to można określić, że ten czwarty kwartał zazwyczaj to jest jednak trochę słabszy od pozostałych kwartałów. Ze względu na to, że oni, no jak każda firma, płaci podatek dochodowy. I oni stwierdzili, że wolą płacić na początku mniej tego podatku, obracać tą gotówką, a dopiero w czwartym kwartale uiszczać większy ten podatek dochodowy. Moim zdaniem ciekawa strategia. No, przez to też ten wynik netto zazwyczaj w czwartym kwartale jest po prostu słabszy. Zauważmy, biorąc pod uwagę te ostatnie lata, 22 rok był troszeczkę wyjątkiem od tego, ale to głównie wynikało ze względu na to, że ten trzeci kwartał 22 był słaby, no więc tego podatku dochodowego nie było aż tak dużo do, do zapłaty, tak więc tutaj. Musimy się przyzwyczaić, że ten czwarty kwartał zazwyczaj jest słaby. Zauważmy, wcześniej tu była strata albo ewentualnie leciutki, leciutki plus. No a teraz, jeżeli chodzi o ten, ten czwarty kwartał, pokazali wyniki finansowe. No i mamy tak: przychody ze sprzedaży 34,7 miliona, prawie 34,7 miliona złotych. I zauważmy, że to są najwyższe przychody w historii. Spółki, no tutaj mówiłem o tym, że zakończyli ten program inwestycyjny, więc ostatnio pokazywali te takie najwyższe przychody w każdym kolejnym kwartale i one zawsze w ostatnich czterech kwartałach oscylowały już wokół 30 milionów, czasem lekko przekraczali te 30 milionów, tej 33 nawet było w drugim kwartale, prawie 33, no teraz prawie 34,7, czyli cały czas te przychody idą w dobrym kierunku. I teraz tak, myślę, że dosyć istotna tutaj informacja, bo jeżeli chodzi o wynik netto, to mamy świetny ten wynik netto, 3,7 miliona wobec 1,5. Jak mówiłem, ten wynik netto w czwartym kwartale powinien być słabszy. Ale jeżeli już zobaczymy na zysk z działalności operacyjnej, to on jest troszeczkę słabszy rok do roku. Ten 6-7% słabszy, a EBITDA 7-8% wyższa. Więc on też, wyniki są już takie bardzo porównywalne. Zysk netto z kolei jest dużo, dużo lepszy. I spółka to wyjaśnia w swoim raporcie, bo jak sobie zobaczymy na ten rachunek zysków i strat, no to widzimy, że tutaj te przychody rzeczywiście fajnie urosły. Koszty działalności operacyjnej też urosły. Zaraz o tych kosztach sobie dokładniej powiemy, w jakim stopniu one urosły, ale teraz możemy zobaczyć że najmocniej tutaj urosło zużycie materiałów i energii zauważmy 2 miliony około 2 miliony. No amortyzacja też urosła. No pamiętajmy, że ta amortyzacja no, nie do końca jest takim, takim samym kosztem, jak chociażby nie wiem, wynagrodzenia, o tym też trzeba, trzeba pamiętać. No a te wynagrodzenia też urosły. Mamy, mamy około 1,5 miliona wzrostu w wynagrodzeniach i też trochę wzrostu te 1,5 miliona w usługach, w usługach obcych, więc tutaj te wzrosty, te wzrosty mamy. Te koszty mamy wzrost. A mimo to ten zysk to jest naprawdę bardzo mocny. No ale tutaj też jakby idąc dalej. Widzimy, że zysk ze sprzedaży bardzo, bardzo porównywalny. Te pozostałe koszty operacyjne też w miarę porównywalne rok do roku. No i mamy przychody finansowe 2 miliony w inne, jeśli chodzi o te przychody finansowe. Wcześniej to było 300 tysięcy i to wpłynęło na to, że ten wynik netto jest aż tak wysoki, no bo same koszty finansowe się jakoś strasznie mocno nie, nie zwiększyły. I biorąc pod uwagę ten, te, te, te finanse, no to tutaj oni mówią wprost, że wpływ miały przychody finansowe 2,5 miliona złotych, z czego większość wynikała z różnic kursowych. Umocnienie się złotego względem, względem euro. Tutaj przyczepię się bardzo mocno, znaczy. Tak, nie wiem czy mocno, ale przyczepię się z tego co kojarzę nie ma czegoś takiego jak złotówka w sensie złotówka to jest no, jak, to jest ten bilon, który wyciągamy sobie z portfela Polski to jest złoty, a nie złotówka. Ktoś mi kiedyś tak ktoś mi kiedyś tak tak powiedział, także powinno być umocnienie się złotego wobec, wobec euro chyba chyba tak, a jeżeli nie to mnie poprawcie w komentarzach, ale oczywiście czepiam się na siłę w każdym razie, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, no to właśnie te przychody finansowe te różnice kursowe miały wpływ właśnie na ten wynik, wynik net, to no, ciekawe, bo wcześniej nie było jakichś takich większych zmian w tych, różnicach, w tych różnicach kursowych. Gdyby nie one, no to te wyniki byłyby bardzo porównywalne rok do, rok do roku, jeżeli chodzi o ten wynik EBITDA, czy wynik EBIT. No czy wynik net, to gdybyśmy oczyścili, oczyścili właśnie ten to z różnic kursowych. No co oznacza troszeczkę niższą marżę, bo zauważmy, że biorąc pod uwagę ten, te przychody to było 28 milionów, to teraz jak mówiłem... O ponad 34 miliony, więc ta marża troszeczkę, troszeczkę się uszczupliła. Napatrząc no na inne dane finansowe, które myślę, że też są istotne, to mówimy o tych kosztach. Wzrost przychodów w czwartym kwartale 23,3, a koszty działalności operacyjnej w tym samym okresie wzrosło 25,7. To jest lekko niepokojące, tak, że mamy wzrost wyższe, wyższy, większy wzrost kosztów niż przychodów, więc ja na pewno na to będę zwracał uwagę w kolejnych kwartałach, jeśli chodzi o te wyniki finansowe, no, ale ogólnie ten raport Raport jakoś zbyt mocno mnie nie zaskoczył, no myślę, że tego się mniej więcej mogliśmy się spodziewać. Trochę na plus właśnie ten wzrost przychodów, który jest mocny, nie ukrywajmy, ale z drugiej strony ten wzrost kosztów też jest, też jest tutaj dosyć, dosyć mocny, jeżeli chodzi o spółkę. Spółka też nas informuje, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o poszczególne segmenty. No i zauważmy, tutaj ja na to patrzę w dużej mierze na strukturę sprzedaży produktów z przerobu opun, opon w tonach, no bo to też dla mnie istotne jest, jak to, jak to wygląda wolumenowo i wolumenowo jest, jest, tutaj myślę, że ok, Zauważmy, w paliwach alternatywnych jest spadek, no ale te ceny paliw alternatywnych poszły do góry, także ogólnie w tonarzu jest mniej, ale z drugiej strony, z drugiej strony w przychodach tutaj cały czas jest, jest mocno. Czysty granulat SBR to mnie najbardziej interesuje, no bo to jest ta ich podstawowa działalność. I tutaj mamy wzrosty 8% około, jeżeli chodzi o wolumenowo, więc tutaj myślę, że wygląda to w miarę dobrze, moim zdaniem, wygląda to dobrze. Sprzedaż produktów z przerobu opon wzrost o 20%, wykonanie usługi odzysku recyklingu OPON 34,6% wzrostu, więc te największe ich segmenty bardzo fajnie, bardzo mocno tutaj urosły. No i tutaj mówili, że jest wzrost wolumenu sprzedaży SBR-ów, i jeszcze wzrost ceny pozyska, pozwoliło uzyskać wyższe, wyższe przychody, jeżeli chodzi. O samą spółkę. No to też mówią o tym, że mimo mniejszego wolumenu pali w paliwach alternatywnych, wzrost cen paliw pozwolił uzyskać przychody wyższe o 53,5% w czwartym kwartale. Więc tutaj z tej perspektywy wygląda to na pewno na pewno korzystnie. No tak to trzeba określić. Tutaj oni w komunikacie jakby mówią o tym, że zgodnie z założeniami zakończyliśmy wszystkie inwestycje strategiczne związane z rozbudową zakładów produkcyjnych i powstaniem farmy fotowoltaicznej i to jest też myślę że istotna sprawa no bo jeżeli chodzi o ten plan inwestycyjny zauważmy budowa uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Śremie jest i tutaj mówimy o tym, że w założeniach energia pozyskania z energii słonecznej pokryje 20% zapotrzebowania rocznego zakładu właśnie w Śremie. Budowa linii odkamieniania granulatów w hełmie Śremie jest. Rozbudowa linii do granulacji opon w Śremie jest. Rozbudowa zakładu w Krośnie Odrzańskim jest. Budowa drugiej linii do granulacji w zakładzie w Chełmie jest. Wszystko wszystko jest. W dużej mierze to było oczywiście wzrost mocy produkcyjnych. Na to było to skoncentrowane. No i tutaj mówimy, że w stosunku do 2021 roku moce produkcyjne wzrosną o ponad 30% ze względu właśnie na tę, ze względu właśnie na tę strategię. Więc informacje oczywiście pozytywne. Oprócz tego chwalą się też tym, że nawiązali partnerstwo z niemieckim koncertem Zeppelin w kontekście komercjalizacji m.in. Smapolu. No to jest temat, który ciągnie się ze spółką dosyć dawna, ale coś się w końcu rusza w tym Smapolu. Realnie coś się, coś się rusza, bo podjęli też nowe relacje handlowe m.in. z Indiami odnośnie tego Smapolu i mieliśmy informację, że grupa Recyk rusza z pierwszą dostawą dodatku Smapol do Indii, w końcu, no po, po pewnym czasie, no bo od Smapolu chyba już od 20 albo pierwszego, albo drugiego roku słyszymy i, i w końcu to się materializuje. Przypomnę, że ten dodatek SMAPOL jest dużo bardziej marżowy niż ich podstawowa działalność. To nie, nie mówią konkretnie o tym, ile to jest, jaka to jest tam dokładnie marża. W, w tym momencie myślę, że jeszcze tak dokładnie też ciężko, ciężko powiedzieć, ale mówią wprost w każdym wywiadzie, że to jest dużo bardziej marżowe niż ich podstawowa działalność, więc to jest na pewno informacja pozytywna. No i tutaj mówimy o tym, że 20 tego 1 grudnia właśnie tak pierwsza dostawa została zrealizowana. tutaj w takich workach, nie wiem, napiszcie w komentarzach czy macie też tak jak ja, jak chodzę gdzieś po kastorami albo patrzę gdzieś jest pelet, w takich workach zawsze taki worek muszę muszę klepnąć. Nie wiem czemu, ale nie mogę się powstrzymać. Napisz w komentarzu czy też tak, też tak masz. Biorąc pod uwagę ten smaplon, no to pamiętajmy o tym, że w on nie wpływa negatywnie na wyniki finansowe. To znaczy chodzi mi o to, że jeżeli się okaże, że na przykład no ten smapol nie wypali, to to nic, nic nie stanie się z obecnymi wynikami. Smapol może być dodatkiem do wyników, które my już w tym momencie mamy. Także to nie jest tak, że nie wiem, jeśli się okaże, że jednak Smapol nie wypali, no to wyniki finansowe spadają o 20-30%. Absolutnie nie, tylko to może być coś, coś ekstra. Przypomnę, że ta współpraca z Indiami e, może być interesująca, no bo rząd indyjski, rząd Indii inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej. E, sieć drogowa w Indiach jest drugą co do wielkości w świecie po Stanach Zjednoczonych ponad 5 milionów kilometrów, a drogi w obszarach wiejskich to ponad 4, milionom, 4 miliony kilometrów podlega nieustannym remontom, w tym recyklingowi i właśnie Smapol jest, może być wykorzystywany w tych wiejskich drogach. Na, tych, na tym odcinku, tym krótkim odcinku 4 milionów kilometrów. No więc widzimy jaki tutaj jest potencjał. Podejrzewam, że gdyby ta współpraca jakoś mocno się rozwinęła, no to nie zdziwię się, jeżeli podejmą decyzję na przykład o jakimś, nie wiem, budowie nowego zakładu. Ale to raczej pieśń przyszłości. Na razie to są te takie wstępne pierwsze dostawy, więc zobaczymy jak to się, jak to się rozwiąże. Przypomnę też, że był raport odnośnie, odnośnie Smapolu, gdzie, gdzie zrobiono taką analizę odnośnie tego, czy rzeczywiście to poprawia parametry parametry jezdni i, i tutaj biorąc pod uwagę te wszystkie wnioski, no one mówią wprost, rzeczywiście Smapol to Poprawia. Tutaj mówimy o tym, że wskaźnik maksymalnej wytrzymałości strukturalnej mieszanki asfaltowej z dodatkiem Smapol jest o 14% wyższy niż podobnej na dodatku, na dodatku celulozowym, więc to jest informacja oczywiście pozytywna. Dodatek z recyklingu hordów zużytych opon w porównaniu z dodatkami stabilizującymi na bazie włókna celulozowego zapewnia bardziej optymalny stopień. Adsorp adsorpcji asfaltu, co pozwala przy niższej zawartości lepiszcza osiągnąć nie tylko wyższe. Wskaźniki wytrzymałości od odkształca... kształcalności, ale także nieco wyższe wskaźniki wodoodporności. Więc, więc tutaj mówimy o tym, że rzeczywiście, rzeczywiście to działa. W porównaniu z dodatkami celulozowymi skuteczność określona przez względną trwałość dodatku z recyklingu z kordów zużytych opon jest znacznie wyższa, około 20-40% przy stosunkowo tej samej cenie dodatku SMAPOL i dodatków celulozowych. Więc tutaj widzimy, że jest lepiej przy tej przy tej samej cenie. To jest myślę, że istotna sprawa. No i skoro skończyli ten program swój inwestycyjny, no to też mówią o tym, już mówili kilka miesięcy temu, że rozglądają się za jakimiś akwizycjami. Chcą zaktualizować strategię, bo chcemy rozglądać się przede wszystkim za akwizycjami. Ponadto rozważamy kolejne projekty prowadzące do niezależności energetycznej, więc może jakaś znowu farma fotowoltaiczna się pojawi, chociaż pamiętajmy o tym, w Polsce to nie jest łatwy temat. Warunki przyłączeniowe no nie są łatwe, nie jest łatwe dostanie tych warunków przyłączeniowych, więc to może być dosyć, dosyć istotna, istotna sprawa. No i biorąc pod uwagę samą spółkę, no myślę, że to co widzimy w tym momencie to są wyniki raczej powtarzalne, tak? czyli ja tutaj będę na pewno zwracał uwagę odnośnie. Odnośnie właśnie tego tej, tej, tej sytuacji z wzrostem kosztów, czy on dalej będzie rósł szybciej niż wzrost przychodów, to może być ewentualnie taki znak zapytania, na który ja na pewno będę zwracał uwagę ale biorąc pod uwagę samą, samą spółkę, no nie widzę jakichś takich większych, e, innych problemów. Smapol może nam pomóc, ale na razie ten 24 myślę, że to będzie taki rozruch, tak? Więc jeżeli rzeczywiście tutaj coś się wydarzy, to w wynikach finansowych bardziej bym patrzył na, 20, na 25 rok. W ten sposób ja na to patrzę. I jeszcze szybciutko idziemy do drugiej spółki. Druga spółka to jest Santech, która dostarcza nam Vision. Gdzie wykorzystywane to jest głównie do telekomunikacji, na rynek telekomunikacji. No i biorąc pod uwagę Santek, to jest pamiętam spółka, którą no, trochę sobie pluję w brodę, bo widziałem ją już dużo wcześniej, jak byli w okolicach 3 zł i stwierdziłem, że nie będę inwestował, oni później poszli na szóstkę. No teraz 6,40% niecałe, gdzie dzisiaj był dosyć mocny spadek, prawie 8%. Przez ostatni rok tu się praktycznie spółka nie rusza. Zauważmy, ona w 23 na początku poszła w górę i praktycznie nic się, tutaj, nic się tutaj nie dzieje. No to jest spółka, która poszła w górę ze względu na wyniki finansowe, bo te wyniki były naprawdę bardzo dobre. Zauważmy przychodowo, jak zaczęli mocno rosnąć przez ostatnie lata i też pod względem zysku netto. 2 miliony, później zaraz 6 i 8 milionów. Bardzo dynamiczny, dynamiczny wzrost, i spółka też została... Zauważona przez inwestorów, i tutaj, biorąc pod uwagę samą spółkę, zauważmy czwarty kwartał 21. To był taki świetny kwartał, 5 milionów zysku. Mówili, że żadnych tam zdarzeń jednorazowych nie było. Później był czwarty kwartał 2022 roku, prawie 4 miliony złotych zysku. No znów mówili tam, że, że nie było żadnych większych zdarzeń jednorazowych. Jeżeli chodzi o sam zysk ze sprzedaży, zauważmy, on jest nawet lepszy niż w tym czwartym kwartale 2021. Więc mówimy o naprawdę tych kwartałach, gdzie jest bardzo, bardzo wysoka baza. I znowu mieliśmy tę bardzo wysoką bazę. No i co się okazało, jeżeli chodzi o spółkę, no to mamy tak, przychody 14,2 miliona wobec 12,9. Czyli tutaj mamy wzrost, no i biorąc pod uwagę te przychody, no takich przychodów spółka nie pokazywała wcześniej. Więc pod względem przychodów nie, nie czepiamy się absolutnie, dalej się bardzo fajnie rozwijamy. Ale jeżeli chodzi o te koszty działalności operacyjnej, załóżmy 10,7 miliona wobec 6,7, nawet niecałe, ponad 4 bańki więcej. I tutaj co wpłynęło głównie na to, wynagrodzenia. Tutaj widzimy, że to jest 3,2 miliona, a mamy 5,3 miliona. Ponad 2 miliony wzrost w wynagrodzeniach i usługi obce też mamy milion wzrostu, prawie. No tutaj, w usługach obcych też pewnie są wynagrodzenia na B2B, między innymi oczywiście. Więc, więc te wynagrodzenia tak nabiły te wyniki finansowe, znaczy te koszty, i, i przez to, jeżeli chodzi o. Same wyniki, no bo w innych pozycjach raczej nie mamy dużych zmian rok do, rok do roku. Jeszcze w kosztach finansowych trochę, trochę zmian jest. Czyli tutaj też te różnice kursowe, gdzie są 800 tysięcy złotych wyżej. I przez to zysk netto jest na poziomie całych 2 milionów złotych, 1,99 miliona, czyli prawie 2 miliony. No w stosunku do tych poprzednich kwartałów, gdzie to było 5-4 miliony, no to jest jednak duży, duży spadek i to też spowodowało spadki na samej, samej spółce. I spółka tutaj to y, dokładnie tłumaczy, że jeżeli chodzi o ten wzrost kosztów, no to pomimo realizacji planowanych znaczących inwestycji w rozbudowę zespołu, który zwiększył się o 30 o 30%, to spółka, jeśli chodzi o zysk działalności operacyjnej uzyskała bardzo. Podobny wynik w 2023 jak w 2022 roku. I tutaj mamy trochę wyjaśnienia tego, właśnie, bo mówią już dalej, że rozbudowa zespołu jest kluczowym elementem przygotowania spółki do dalszej ekspansji biznesowej na globalnym rynku. O 30% zwiększył im się zespół. No, dodać do tego jeszcze podwyżki wynagrodzeń ze względu na inflację, no i rzeczywiście wychodzi nam ten wzrost wynagrodzeń duży. Teraz pytanie, czy to się rzeczywiście przełoży na wyniki finansowe, no bo mamy mocny wzrost kosztów. I teraz teoretycznie z tych ludzi no, powinniśmy korzystać na takiej zasadzie, że oni będą nam generować dodatkowy cash do spółki. No więc, więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Myślę, że ten 24 rok trochę to będzie rok sprawdzam dla spółki Santek, Czy rzeczywiście ten wzrost wynagrodzeń, znaczy wzrost rozbudowa zespołu przełoży się na lepsze wyniki finansowe. Oprócz tego też mówiliśmy o tym, że spadek kursów walut był. No i tutaj też, też właśnie o tym, o tym wspominaliśmy. Więc to jest myślę, że dosyć istotna sprawa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to jutro 15 lutego 10 będzie czat inwestorski z prezesem zarządu Santech na stowarzyszeniu inwestorów indywidualnych, więc można zawsze o coś zapytać, tak? No tutaj pytanie, czy ten wzrost zespołu już od pierwszego kwartału będzie rzeczywiście mocno procentował, czy dalej rozwijają ten zespół i dalej liczą na to, że to zatrudnienie się bardzo mocno zwiększy, bo możliwe, że w pierwszym kwartale znowu będziemy mieli podobną sytuację, tak? Mocne zwiększenie znowu e, z, e, wynagrodzeń. Ze względu na, ze względu na wzrost, wzrost liczebności zespołu, nawet mówię o wzroście kwartał do kwartału, a nie sam rok do, rok do roku, bo to, że rok do roku wzrosnie, no to, to jest myślę, że oczywiste, więc to jest można powiedzieć taką niewiadomą. No i tutaj też pamiętajmy o jednej dosyć istotnej rzeczy: Santech to ma kapitalizację 100 baniek, 100 milionów złotych, tak? 101 milionów dokładnie. Więc jeżeli mamy do czynienia z tak no, małą spółką jak na polską giełdę, to jeżeli spółka pokaże jakieś wyniki, które odbiegają od tego, co wszyscy oczekują. Tamte spadki lub wzrosty mogą być bardzo mocne. Tak jeżeli mamy dużą spółkę, to często no, mówimy o nie wiem 3-4%, że to jest dużo, a w takich mniejszych, może to być 6, 7, 8%, tak jak właśnie w przypadku Santechu. Tak samo gdyby recykl pokazał właśnie jakoś dużo słabsze wyniki, nie zdziwię się, gdyby spadał o, nie wiem, na przykład 10%. To jest realne na właśnie takich małych spółkach, więc inwestując w takie małe spółki, my musimy mieć z tyłu głowę, że one są mniej płynne i wyjście jednego większego inwestora może spowodować naprawdę bardzo, bardzo potężne spadki, więc o tym tutaj trzeba pamiętać. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. I może jako jedyny, nie wiem, składam Ci życzenia z okazji Walentynek. Nie wiem, co się w ogóle mówi z okazji Walentynek. Szczęśliwych Walentynek, czy, czy coś takiego. Życzę Ci, żebyś miał dobre życie. To jest chyba najlepsze, najlepsze życzenia. No i oczywiście samych zysków na giełdzie. Dzięki bardzo. Zapraszam na jutro. Pewnie jakiś odcinek znów się pojawi. Zaczynają się też się te wyniki finansowe, więc, więc trochę będzie o czym mówić w najbliższym, w najbliższym czasie. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Cześć.